Barktrekking to wyjątkowy i charytatywny rodzaj spacerowania z psem. Szkoła Barkhouse stworzyła wydarzenie dla miłośników czworonogów, aby pomóc zwierzętom. Nitro ma 9 lat. Kiedy miał 4 miesiące, został znaleziony w lesie. Z wrocławskiego schroniska trafił do pani Aleksandry. Najlepszy przyjaciel organizatorki był głównym motywatorem do stworzenia charytatywnego wydarzenia. Już jesteśmy w sumie 9 lat za sobą. Od niego się wzięła moja przygoda, jeżeli chodzi o szkolenia psów, wszelkie imprezy sportowe, jakby poznawanie też psiarzy z taką samą fiksacją na punkcie psiaków, co po prostu ja. Barktrekking wirtualnie to wydarzenie dla każdej osoby z całej Polski, która posiada psa. Barktrekking to jest inicjatywa charytatywna. Wyszłyśmy z takim pomysłem, żeby połączyć sport i pomóc zwierzakom jednocześnie. Wystarczy przejść z psem lub pobiec wybrany dystans 5, 10 lub 15 kilometrów, zapłacić za pakiet startowy i udokumentować swój wyczyn zdjęciem. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na dwie fundacje zajmujące się zwierzętami – Oleśnickie Bidy i 2+4. Fundacje chcą na swoim terenie założyć szpitalik, zbudować go od podstaw tak naprawdę, właśnie po to, że jak psy będą trafiały w zimie i będą musiały przejść rekonwalescencję, czy będą specjalnie golone do zabiegów, żeby nie musiały być w boksach zewnętrznych, tylko mogły normalnie odpoczywać w ciepłych warunkach w pomieszczeniu. Wydarzenie rozpoczyna się 18 lipca. Każdy wybiera trasę sobie sam, każdy godzinę wybiera sobie sam. Ważne tylko, żeby wystartować właśnie 18 lipca. Na event można się zapisać za pomocą formularza dostępnego na Facebooku, wpisując Barktrekking wirtualnie. Echo 24, Marta Wrońska.